Witam, Kinga Padzik. W tym miejscu chciałabym Państwa zaprosić na krótką wycieczkę po aplikacji BinBin, aplikacji służącej do okresowej oceny kompetencji behawioralnych u pracowników, aplikacji, która była dostępna z moją książką Ocena pracowników. Książka nie jest już dostępna od końca 2021, natomiast aplikacja kończy swoje funkcjonowanie w marcu tego roku, czyli 2022. Obydwie były dostępne przez 10 lat, jak Państwo widzą, 2012-2022. Książka jest nadal dostępna, tylko że w wersji PDF w pełnej treści dla wszystkich Państwa, którzy weszli tutaj z kanału YouTube. Informacja, gdzie ona jest dostępna, strona www.essay.com.pl i tu pod ikoną książki jest cała strona na temat tej publikacji. W PDF-ie jest dostępna pełna wersja książki i można sobie tutaj przejrzeć ją tylko pod kątem aplikacji BinBin, żeby się dowiedzieć, jak jest ta aplikacja zbudowana. Wracamy do aplikacji. I tutaj też informacja dla osób, które nie chciałyby całej książki czytać albo wyszukiwać informacji na temat aplikacji. Jest też film, który jest bazą do poznania aplikacji. To jest drugi odcinek drugiej serii OZZL po prostu, dostępnej na moim kanale YouTube. I bez tego filmu aplikacja nie będzie w pełni zrozumiała, ponieważ właśnie jest oparta na bardzo niekonwencjonalnym podejściu do kompetencji behawioralnych, tak zwanym podejściu zero-jedynkowym. Stąd nazwa BinBin, zero-jedynkowa aplikacja, w której zachowania występują tylko w dwóch wersjach, wersji pożądanej i niepożądanej, i nie ma żadnych poziomów, a to, jak jest oceniana kompetencja, która jest w taki sposób ograniczona, właśnie opowiada ten film. Natomiast teraz, ja troszeczkę też oczywiście teraz do tego nawiążę, natomiast zachęcam, żeby najpierw obejrzeć film, albo chociaż go przejrzeć, a potem zajrzeć dopiero do aplikacji. Aplikacja w książce była dostępna w wersji nie demo, tylko w pełnej wersji, czyli można było ocenić sobie pracowników, przygotować sobie arkusz i przez to przejdziemy, zrobić sobie podstawę do informacji zwrotnej i omówić to z pracownikiem, tudzież zachować sobie ocenę w wersji PDF, którą się wykonało. Tutaj w pierwszym momencie, tu są okna, cztery okna funkcjonalne i okno system. W książce było właściwie ograniczone do minimum, ponieważ to okienko jest przygotowane po to, żeby definiować rolę, uprawnienia do systemu i jeżeli ktoś taką aplikację chciałby sobie wdrożyć u siebie na serwerze, taką aplikację nie książkową, tylko przygotowaną dla konkretnej firmy, to wówczas w tym okienku są bardzo ważne rzeczy, ponieważ definiuje się uprawnienia do systemu. Kto może oglądać wszystkie dane systemu, kto ma dostęp tylko do swoich pracowników jako menedżer, kto z działu na przykład ZZL może definiować arkusze albo robić inne operacje w tym systemie. W związku z tym teraz omijam ten system, ponieważ nie jest to potrzebne. Arkusz. W samej aplikacji można było definiować sobie arkusze. Zobaczmy, jak to wyglądało. Nazwa arkusza, tutaj cokolwiek trzeba wpisać. Tutaj opcjonalny opis arkusza. To w ogóle to pominę. I tu zanim był definiowany arkusz do oceny, z reguły arkusze były tutaj w aplikacji definiowane w stosunku nie do poszczególnych stanowisk, tylko do grup stanowisk, do grup, które były w podobny sposób opisane kompetencjami behawioralnymi, w związku z tym cały arkusz mógł być zastosowany do pewnej grupy stanowisk. I tutaj zanim ten arkusz mógł być zdefiniowany, trzeba było wybrać takie opcje, czy to będzie stanowiska nastawione na wynik końcowy, czy też na proces i działanie. Z reguły jesteśmy nastawieni w biznesie na wynik końcowy. Czy nastawienie będzie na współpracę, czy na rywalizację? Zdecydowanie większość firm jest nastawiona na współpracę, więc zaznaczamy na współpracę i pytanie, czy to będzie stanowiska będą nastawione na działanie zespołowe czy indywidualne i też załóżmy sobie, że chodzi o działanie zespołowe.
To są bardzo ważne wątki, ponieważ zachowania, które towarzyszą tym nastawieniom, które teraz zaznaczyłam, byłyby zupełnie inaczej ocenione, gdybyśmy zaznaczyli te opozycyjne nastawienia, ponieważ one się wykluczają. Nastawienie na wynik końcowy i na proces jest zupełnie, ma inną naturę, na współpracę i na rywalizację również. Osoby, które współpracują, miałyby zachowania negatywne, niepożądane, jeżeli byśmy mieli nastawienie rywalizacyjne i vice versa, i przy nastawieniu na prace zespołowe również zachowania będą przeciwstawne do nastawień indywidualnych. Czyli najpierw taka wytyczna, o co będzie nam chodziło, na czym będzie polegało, na czym będą polegały pożądane postawy w tym arkuszu, który będzie dotyczył pewnej grupy stanowisk. Potem akceptujemy i tutaj było takie założenie, że pewne wskaźniki były na stałe przyporządkowane do arkusza, a niektóre można było sobie definiować. Tutaj mamy same zachowania, one mają taką kategorię nazwy, ale pod spodem, jeżeli się to rozwinie, mamy zachowanie pozytywne i niepożądane i niepożądane, czyli na przykład powierzone zadania wykonuje w wyznaczonym czasie, zadania wykonuje terminowo, albo powierzone zadania wykonuje nieterminowo, i przez wszystkie można było sobie zachowania podejrzeć, przy czym tutaj nie można było ich wycofać, bo one musiały wejść do arkusza. Natomiast od tego momentu już zachowania można było sobie najpierw ocenić, czy są potrzebne, czy nie są potrzebne w danej ocenie na danych stanowiskach, i albo je wybrać, albo ich nie wybierać. W związku z tym tak się definiowało arkusz, my stąd wychodzimy. Tutaj w momencie, kiedy ktoś chciał wyjść z arkusza, a nie zaznaczył wszystkich zachowań, dostawał pytanie, czy on jest już gotowy, czy też nie, czy przejść do oceny, czy też nie. My sobie stąd wyjdziemy do oceny. Jak wyglądała ocena w takiej aplikacji, jak mogłaby i jak powinna wyglądać ocena kompetencji behawioralnych. Sporządź nową ocenę, wybierz arkusz, tutaj trzeba było sobie wybrać arkusz, wybrać pracownika, jakikolwiek tutaj wybierz płeć, chodziło tutaj o raport, w związku z tym nie ma sam proces oceny, nie ma żadnego znaczenia oczywiście, czy jest dla kobiety, czy dla mężczyzny, natomiast w raporcie już jest forma inna, opisowa. Stanowisko, można było sobie wybrać stanowisko i rozpocznij. Wybierz arkusz, aha, oczywiście nie wybrałam arkusza, więc wybierzemy sobie arkusz konsultant. I arkusz wygląda najprościej jak może, ja zaraz dopowiem, jak powinien wyglądać pełen arkusz, bo tutaj niestety mamy wersję ograniczoną z uwagi na to, że jest to narzędzie książkowe. Mamy opcję zieloną, to jest pozytywna, czerwoną negatywna, niepożądane zachowanie, i zawsze pamiętajcie Państwo, powinno być w arkuszu, nie wiem, nie potrafię stwierdzić niczego na temat tego zachowania. Tutaj w książce nie mogliśmy już zrobić dwóch wersji, bo byłoby to już za wiele jak na wersję książkową, ale zawsze w arkuszu, czy też w systemie indywidualnym, wdrożonym w firmie, tu powinny być dwie opcje. Nie potrafię powiedzieć nic na ten temat, ponieważ pracownik w ogóle nie wykazuje takiego zachowania, ono nie dotyczy jego stanowiska, albo druga opcja, nie wiem, nie umiem powiedzieć, ponieważ widzę u pracownika zachowania zarówno pożądane, jak i niepożądane, i w takim przypadku, gdyby menedżer kliknął taką odpowiedź, byłoby prawdopodobnie poproszenie bądź zwrócenie uwagi na to, żeby uzupełnić to komentarzem, w jakich sytuacjach, w jakim kontekście pojawia się zachowanie niepożądane i pożądane. Taka dana, taka informacja w systemie byłaby bardzo, bardzo korzystna, pożądana z punktu widzenia dalej interpretacji i szukania przyczyn.
występowania danego, znaczy niepożądanego głównie zachowania. I w ten sposób wypełnia się cały arkusz. Można to zmienić, nie jest to ustawione na sztywno i arkusz zawiera, tutaj akurat zawiera nam 157 zachowań, ponieważ do pokazania włączyłam arkusz pełny, natomiast z uwagi na to, jakie stanowiska będą oceniane w danym arkuszem, tych zachowań będzie więcej bądź mniej, ponieważ nie wszystkie zachowania z modelu kompetencji wchodzą w arkusz. W związku z tym tak wyglądał arkusz. Proszę zobaczyć, że tutaj nie ma nazw kompetencji. Mamy tylko taką nazwę samych wskaźników, natomiast to jest nazwa systemowa, ona nie bierze potem udziału w ocenie, w informacji zwrotnej, a tutaj posługujemy się tylko samymi zachowaniami. Zachowanie, kontekst, ewentualnie komentarz. Tutaj też nie ma niestety komentarzy w samej aplikacji, ale była informacja w instrukcji, żeby sobie robić takie komentarze po prostu dodatkowo, czy w jakiejś elektronicznej formie, czy w pisemnej formie i potem je dołączyć do informacji zwrotnej. W systemie pełnym, który ma się u siebie w firmie, taki komentarz zawsze, miejsce na komentarz zawsze powinno być. Dobrze, więc tutaj dochodzimy do końca, robimy zakończ, tak powiedzmy, że ta ocena nas nie interesuje, tutaj system przypominał cały czas, że ona nie została jeszcze do końca przeprowadzona, w związku z tym robimy wyjść w tym momencie, żeby ominąć sprawę i idziemy do wyników. Wyniki nas najbardziej interesują. Tu mamy dwie osoby, zaczniemy od Mariusza. Proszę tylko zwrócić uwagę teraz na to, jak są zbudowane wyniki po ocenie. Tutaj pojawiają się już nazwy kompetencji, których nie było w samym arkuszu i mamy dwie wersje wizualizacji. Jedna wersja wymaga podjechania pod dany kwadrat i pojawia się zachowanie, które jest ocenione. To jest negatywne, to jest pozytywne, a szare nie wiem. Właśnie w odcinku drugim na YouTubie o ZZL po prostu też są pokazane takie bardzo podobne okienka, z tym, że takie w wersji albo PowerPointa, albo w Excelu. Natomiast tutaj widać już pełną aplikację, jak to można sobie zaprezentować i przedstawić. Tutaj techniczne dane, ile było zachowań, ile zachowań było uważanych za nieobserwowane, nie było zdania na ten temat, ile na plus, ile na minus. I dalej drugie okno pokazuje inny sposób wizualizacji, te same dane, ale inna wizualizacja, ponieważ tutaj już nie trzeba podjeżdżać pod okienka, by zobaczyć wskaźnik. Wskaźniki są ustawione od razu z kolorowymi kwadratami i przypisane do nazwy kompetencji. I widzimy u tego Mariusza, który tutaj jest oceniony, że ma on tutaj bardzo dobrą ocenę, bardzo właściwie tylko pożądane zachowania w tych początkowych kompetencjach. Tutaj zaczyna się już jakiś problem, pojawiają się zachowania negatywne. I tutaj już mamy całe grupy kompetencji, które mają bardzo zły obraz, negatywne zachowania. Utrzymanie pozytywnych relacji z otoczeniem, widać u niego całkowicie jest negatywnie ocenione i jakie do tego wchodzą zachowania. Wchodzi z innymi w konflikty, wszczyna kłótnie, angażuje się w konflikty, w stosunku do których na początku jest tylko obserwatorem, robi innym złośliwości. Tutaj w takiej formule z reguły obecnie aplikacja, przypomina, ma 10 lat, w związku z tym już teraz tutaj zawsze prosimy o uzupełnienie tego przykładami, właśnie dołączonymi już od osoby, która ocenia, jakiego rodzaju złośliwości, ewentualnie kontekst, jeżeli ten kontekst się zmienia, na przykład w stosunku do różnych osób, ta osoba oceniana zachowuje się różnie, to jak najwięcej danych jest dobrze wpisać wokół takiego zachowania. Plotkuje, przekazuje lub rozwija nieprawdziwe lub oczywisty sposób nieprawdziwe informacje,
neguje i krytykuje jedynie w celu zablokowania czyjegoś działania i zaznaczenia swojej opcji. I tutaj mamy jeszcze lojalność, też ma tendencję do rozmyślnego krzyżowania innym ich planów do działania na rzecz pomniejszenia zasług lub sukcesów innych ludzi. I koniecznie komentarz, jeżeli menedżer widzi takie zachowanie, jest ono regularne, na tyle regularne, że wymaga podsumowania po pewnym okresie, to oczywiście bardzo, bardzo cenny będzie komentarz, jak to rzeczywiście wygląda, w jakim kontekście się pojawia. I tutaj mamy do końca rozpisane, jakie zachowania są pożądane i niepożądane, obserwowane u danej osoby, która podlega ocenie. Dalej mamy tę rzecz, którą też widać na filmiku z omówienia systemu, czyli wyseparowanie teraz i podsumowanie tylko zachowań negatywnych, czyli wszystkie z całego arkusza są wyseparowane zachowania niepożądane i zestawione razem z nazwami kompetencji oraz, bardzo ważna rzecz, z opisem możliwych przyczyn, które mogą leżeć u podstaw takiego zachowania. I tutaj możemy sobie zobaczyć, jakie to są przyczyny. Zawsze te przyczyny w tym materiale były zdefiniowane w trzech kategoriach dotyczące organizacji, czyli przyczyny po stronie organizacyjnej, przyczyny po stronie psychologicznej, czyli takie rzeczy wrodzone, które będzie trudno zmienić, oraz takie, które wynikają z braku elementów kompetencji nabytych, które łatwo jest uzupełnić. Ja to przesunę na chwileczkę, żeby było w pełni to widać. I przypominam, weszłam do zachowania. Informacje pisemne przekazuję w sposób niepełny, fragmentaryczny, powoduje tym blokady komunikacji lub wprowadza nieporozumienia. I zobaczmy sobie, jakie to mogą być przyczyny. Może to być brak przygotowania merytorycznego, w tym brak wiedzy, umiejętności, doświadczenia, uprawnień. Może być to przyczyna, to będzie przyczyna kompetencyjna z zakresu kompetencji nabytych. W związku z tym wystarczy uzupełnić wiedzę, umiejętności albo doświadczenie. Druga grupa to kompetencje org, czyli organizacyjne po stronie organizacji, na przykład brak orientacji w środowisku pracy, utrudniona orientacja w środowisku pracy, w rytmie procesów, w zakresie procesów, procedur, w celach wykonanych zadań, spowodowana częstymi zmianami w organizacji lub brakiem pełnej informacji zwrotnej ze strony organizacji. Czyli widzimy, że brak orientacji tutaj jest przeniesiony na stronę organizacyjną, czyli nie z powodu zaniedbania po stronie pracownika, tylko właśnie organizacji. Psychologiczne, czyli mające swoje źródło w naturze osoby, nieprzykładanie właściwej wagi do rzetelności i jakości wykonywanych zadań, postawa lekceważąca, bagatelizowanie i niedbalstwo. Tutaj oczywiście zupełnie inne będzie reagowanie niż w przypadku braku wiedzy bądź umiejętności. Inna psychologiczna to może być tendencja do manipulowania, braku szczerości, chęć wykorzystywania pewnych okoliczności dla własnych korzyści, dwulicowość. I tutaj, jak Państwo mogą sobie doczytać, czytać, mogą być jeszcze inne przyczyny. To jest bardzo istotna rzecz, trochę w zakresie wspierania, ale też i edukacji osób, które nie mają doświadczenia w ocenie ludzi, ponieważ ważne jest, by wiedzieć, że w jednym zachowaniu niepożądanym mogą u różnych ludzi występować różne przyczyny, a w zależności od przyczyny będzie potem sugerowane reagowanie. I tutaj bardzo ważna rzecz, za każdym razem, w każdym zachowaniu niepożądanym, przypomnienie, że zawsze przyczyną może być brak zaangażowania, czyli jakaś niechęć wynikająca z zupełnie subiektywnych przyczyn. I zawsze przy każdym negatywnym, niepożądanym zachowaniu warto rozważyć przyczynę, która może leżeć we wrogim zachowaniu, czyli w intencjonalnym robieniu krzywdy, niekorzyści organizacji bądź konkretnym osobom, a spowodowane to może być oczywiście bardzo, bardzo wieloma sytuacjami. To wszystko do analizy, do pytania. W związku z tym taki ważny element powinien być w każdym systemie oceny w formie linku podlinkowanej, jakiejś takiej interaktywnej, albo po prostu w książce, w pliku, który pokazuje,
przekazuje menedżerowi, jakie mogą być przyczyny przy różnych zachowaniach niepożądanych, i systematycznie zaglądając do nich, przeglądając je, menedżer po prostu zyskuje wiedzę i już potem nie musi z tego korzystać, bo przecież można sobie wyobrazić, że te przyczyny są powtarzalne, czyli przy różnych zachowaniach niepożądanych w końcu one zaczynają się powielać, bo jest ich ograniczona liczba. Zresztą plik z tymi reakcjami i przyczynami jest też dostępny na mojej stronie. Był też dostępny dla użytkowników w aplikacji. Ok, wychodzimy w takim razie stąd. Możemy zobaczyć jeszcze inną grupę przyczyn dla odpowiedzialności. Podejmuje się działań, które nie mieszczą się w jego uprawnieniach. Sprawdzamy, co tutaj jest. Tutaj mamy już to. Udostępniam w pełni. Organizacyjna, brak orientacji w środowisku pracy, utrudniona orientacja w środowisku pracy, w rytmie procesów i tak dalej, spowodowana częstymi zmianami w organizacji. To jest ta sama przyczyna psychologiczna, niski poziom koncentracji, chaotyczność, duże roztargnienie jako cecha, sposób na zwracanie na siebie uwagi. Tutaj się pojawiła nowa przyczyna. Przypominam, jakieś zachowanie, podejmuje się działań, które nie mieszczą się w jego uprawnieniach, i tutaj może być sposób na, jako przyczynę, sposób na zwracanie na siebie uwagi, na tworzenie wizerunku, nonszalancja. Tę przyczynę szczególnie warto rozważać w sytuacji, gdy sytuacji osoby o ważnej pozycji lub roli organizacyjnej. Inna psychologiczna, tendencje przywódcze, potrzeba dominowania nad innymi, posiadania wpływu, wyróżniania się, umacniania swojej pozycji, organizowania innym pracy, naturalna potrzeba delegowania i kontroli nad innymi. I teraz ponownie, to są tylko propozycje, sugestie, jaka może być przyczyna. Każdy menedżer oceniający powinien sobie z tego materiału korzystać po prostu do rozważenia sytuacji pracownika, który jest oceniany, i w przypadku, kiedy uzna, że to jest prawdopodobna przyczyna, to sobie ją po prostu włącza do rozmowy oceniającej. Właśnie myślenie o kategoriach przyczyn, czyli najpierw zachowanie, potem kontekst, potem przyczyna domniemana czy prawdopodobna, to jest bardzo dobry materiał do tego, żeby przeprowadzić rozmowę, dowiedzieć się od pracownika, jak on to widzi, i wyeliminować pewne przypuszczenia, pewne hipotezy, a niektóre potwierdzić i przejść do reakcji. Wychodzimy stąd w takim razie. Tutaj widzą Państwo, są różne zachowania negatywne. Nie bójmy się, jeżeli jest ich dużo. Akurat to jest taki przypadek analizowany właśnie specjalnie pod kątem reakcji rozwojowych. W związku z tym on ma tutaj sporo tych zachowań negatywnych, bo jest takim człowiekiem trudnym. Jak Państwo sobie przeczytają, jakiego rodzaju zachowania u niego są obserwowane. Przypominam, że te zachowania powinny być obserwowane przez cały okres podlegający ocenie. Zachowania, które nie zostały skorygowane pomimo informacji na bieżąco zwrotnej, to w końcu powinny być podsumowane i ocenione pod koniec roku, który był okresem oceny. W związku z tym tutaj widzimy ich sporo, natomiast nie bójmy się ich zaznaczać, ponieważ one są jednostkowo omawiane, połączone tylko wnioskami, mogą tworzyć jakąś jedną czy dwie złożone postawy, natomiast nie obciążają jednoznacznie, czy procentowo, czy w sposób jednoznaczny poziomu kompetencji w ogóle. Czyli nie ma tutaj takiego podejścia, to nie jest to podejście, które mówi o tym, że człowiek, który ma wiele zachowań niepożądanych, traci w ocenie pełnych kompetencji. Tu chodzi o to, żeby jednostkowo dociec do tego, jakie są zachowania niepożądane, omówić je, zobaczyć, jakie mają konsekwencje, skąd się biorą, jakie są przyczyny, i korygować. Korygować, jeżeli mają konsekwencje negatywne. Jeżeli one same w sobie brzmią jako zachowania niepożądane, a potem w toku rozmowy kontekstowo pracownik się wybroni, uargumentuje, pokaże menedżerowi, jak rzeczywiście to przebiega, kiedy to zachowanie jest
wykorzystywane, prezentowane i to w jaki sposób się kontekstowo uzasadni, to oczywiście tej negatywnej oceny w tym zakresie nie będzie. Dobrze, idziemy dalej. Na tej stronie mamy listę wszystkich przyczyn, które wynikają, które są przypisane do zachowań, które u danego pracownika zostały zarejestrowane jako niepożądane i menedżer może wyłączyć niektóre przyczyny, które uważa, że na pewno nie wchodzą w grę, może potem je też przywrócić, wtedy się ona wyklucza i przywraca. I przechodzi sobie przez te wszystkie przyczyny, jeszcze raz może się z nimi zapoznać, pomyśleć o kontekście, w jakim widzi i ocenia tego pracownika i w końcu dojdzie do takiej listy przyczyn, które chciałby z pracownikiem omówić. Dalej jest też bardzo ważna rzecz, czyli do przyczyn, które zostały zidentyfikowane, czy zostały założone jako realne przyczyny danych zachowań, są sugerowane reakcje. Czyli na przykład, jeżeli mamy tutaj tendencje przywódcze, pojawiły się jako przyczyna, potrzeba dominowania nad innymi, posiadania wpływu, na przykład jako przyczyna zniekształcenia informacji, czy też wychodzenia poza swoje uprawnienia, to możemy zobaczyć, jakie są sugerowane reakcje. Oczywiście to jest wszystko materiał, nie do przekazania dla pracownika, tylko do przygotowania sobie rozmowy oceniającej. I mamy tutaj przyczynę właśnie tendencje przywódcze i jakie są reakcje. Przede wszystkim reakcja, korygowanie niedopasowania w zakresie cech charakterologicznych i stylów poznawczych. I tutaj najpierw jest opis tego, czym jest w ogóle cała kategoria, czym są procesy poznawcze, czym są cechy charakteru, jak to w osobowości człowieka jest wkomponowane, o czym świadczy, jakie ma źródła, jakie ma konsekwencje. Takie krótkie wprowadzenie, czym to jest. Potem są kroki, co można zrobić, o czym rozmawiać, jak to korygować, jakimi źródłami. To ja tego już teraz nie omawiam, ponieważ jak tutaj się to nagra, to można sobie swobodnie to obejrzeć, a dodatkowo jeszcze na stronie, jak powiedziałam, jest pełny PDF z reakcjami jako grupa, tymi reakcjami, które były niegdyś dostępne w aplikacji, w różnych układach, przy różnych ocenach, przy różnych zachowaniach niepożądanych i różnych przyczynach. Zamknij i tutaj można było sobie to zobaczyć do różnych zachowań. Tak, jedne były bardziej rozwinięte, drugie były bardziej syntetyczne. Oczywiście to wszystko zależne jest od tego, jaka była treść, czego dotyczyły dane, jakich przyczyn dotyczyły dane reakcje. Również zamykam i idziemy dalej. Dalej i na ostatniej stronie, jeszcze na sam koniec, zestawienie sugerowanych reakcji mających eliminować przyczyny negatywnych zachowań, czyli po analizie przyczyn można było tutaj sobie jeszcze je podsumować i wrócić, jakie działania towarzyszyły danym reakcjom korygującym. Zamykam. Tutaj był wynik PDF, można było sobie ściągnąć i albo zapisać w bazie, albo na tej podstawie zrobić informację zwrotną, po prostu spisanie wszystkich plusów i minusów pracownika. Również z komentarzem, jeżeli ktoś go chciał dopisać, a bardzo jest tutaj wskazany, i również z przyczynami uznanymi za prawdopodobne. Tutaj też plus komentarz i sugerowane działania i reakcje, również ściągnięte z sieci, plus ewentualnie komentarze szefa. Zobaczcie Państwo, że z takim materiałem znacznie łatwiej przeprowadzić się z rozmowę oceniającą, potem przekazać również pracownikowi po ocenie taką informację zwrotną plus uzupełnienia jakieś podczas rozmowy robione i można w pełni wykorzystać czas poświęcony na rozmowę oceniającą.
I tutaj jeszcze pełen zestaw reakcji. To jest, który opisuje wszystkie reakcje dostępne w bazie. Te reakcje były rozpisane do różnych przyczyn, a tutaj są teraz historycznie zebrane w jeden PDF i również dostępne. Też po to, żeby Państwo mogli ewentualnie sobie taką aplikację podobną albo taką samą przygotować. Tutaj natomiast była instrukcja podłączona. Instrukcja jest również na mojej stronie sejkom.pl i jest też w pełni dostępna. Ja pokażę ją, ona jest bardzo szczegółowa, ale jednocześnie pokazuje funkcjonowanie całej aplikacji. Jest też równorzędna praktycznie z filmem, bardzo, bardzo obszerna, z print screenami i z informacją, przeskoczę dalej, jakie kroki poszczególne trzeba było wykonać, żeby przejść przez całą aplikację, jakie komunikaty się pojawiały i o, tutaj mamy też arkusz, jak wygląda arkusz, jak go się uzupełnia. Potem jak się przygotowuje też informację zwrotną, jak wyglądają wyniki. Wszystko tu jest opisane, też baza przyczyn, baza reakcji. W związku z tym mam nadzieję, że to po pierwsze historycznie pokaże, jakie rozwiązanie funkcjonowało dla osób, które miały książkę. Wiem, że wiele osób z tego skorzystało, przekonało się przede wszystkim do oceny zero-jedynkowej, bo takie było założenie aplikacji. Aplikacja miała po pierwsze dać możliwość w ogóle oceny, druga rzecz nauczyć, pokazać, że ocena bez poziomów, tylko z układem zachowań jest możliwa i jest korzystna, a przede wszystkim związać ocenę z przyczynami, czyli cały czas analizą przyczyn i z różnymi reakcjami w zależności od przyczyny, ponieważ bardzo ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, że niepożądane zachowanie koniecznie musimy obserwować w kontekście, powtarzające się niepożądane zachowanie. Zwracajmy uwagę, czy ono jest w takim samym kontekście, czy ono jest po prostu naturalne, typowe dla pracownika i nie jest uzależnione od kontekstu, więc najpierw zachowanie, potem kontekst, konsekwencja i to uchwycić i przekazać w informacji zwrotnej, a potem do tego dodać analizę, skąd ono się bierze, jaką ma przyczynę i dopiero w zależności od przyczyny należy omawiać, dobierać reakcje korygujące, pomagające, wspierające pracownika w poprawie postaw, poprawie sposobu działania. Ok, no i to jest na tyle. Cała wycieczka tutaj zostanie zakończona na tym etapie. I mam nadzieję, że kogoś takie rozwiązanie naprawdę zainspiruje do przygotowania nawet prostszego niż ta aplikacja, ale opartego o zero-jedynkowe ocenianie arkusza ocen. Dziękuję bardzo za uwagę.